Yeah, she's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys here can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session if you get what I am saying. She's not easy, no, she's really complicated. But that only makes it better, and it's got me so fixated. And I'm not the type to wait around, I've never hesitated. But she's got me captivated, so the game I'm gonna play. Hi. Did you run the Beast Theater? Yeah, we made two time trials. We're just getting ready to go up for first round elimination. Yeah? When you guys are going to do that? Shortly? Yeah. Yeah. Real quick. Like, I was just looking at the weather and we're going up here. Yeah? So we're just going to park and park and go up there. And then we'll just wait. And this man, all night he didn't sleep because he goes, you promise he's going to have a picture with your car. Yes. Let us get our first two rounds in here. And did then he bring some money, this guy? Who? He's not for free, I told him. Oh, right. We'll be back then. Yeah. Zobaczcie, co tu się dzieje. Jesteśmy w Toronto Motorsport Park. Dobra, słuchajcie, zaczynamy.
Słuchajcie, wszystko się dzieje tak szybko. Organizacja to jest po prostu mistrzostwo. To jest trakcja. Tutaj tylko zapas półosiek i przyjeżdżamy. No teraz chwilę nie jeżdżą, mogę się podzielić jakimiś takimi pierwszymi obserwacjami, bo to 15 minut gdzieś było cały czas jazdy. Słuchajcie, organizacja tego wszystkiego jest po prostu tak dobra. Wszystko cały czas no tak płynnie się posuwa. Wszyscy tu są, po prostu to widać, że to jest taki narodowy sport, taka pasja i tak dalej, więc nikogo nie trzeba tłumaczyć, wszyscy są serdeczni, w ogóle żadnych spin, zero, podjeżdżają, bawią się tym, no miazga. A zobaczcie tego gościa tam. Co on ma za koszulkę? To jest Travi Garage tutaj, który będzie zareklamowany w Kanadzie na Toronto Motorsport. Tak, słuchajcie, Piotrek tak wykminił, że tu na tym murze będzie nasza reklama wisiała. Dobra, a teraz ciekawy przejazd. We'll be right back.
Może z 20 minut słucham tego, już nie słyszę tego, co żona do mnie mówi. Łeb to zaraz mi pęknie. Petarda. Teraz chyba jakaś przerwa i za chwilę będą puszczać dalej. Sznur samochodów. Fajnie tutaj jest, bo każda klasa ustawia się na takim swoim podjeździe. Chociaż teraz chyba się tu coś wymieszało. We'll be right back.
No, man, no, the 454, that's what back in the days. They would just fucking stick nitrous to just build the head gasket in the whiskey so they don't want to give a fuck, you know. Nitrous is a dangerous one. Dangerous one, yeah, yeah. But it is an awesome machine. Mm-hmm. It is an awesome machine. Thank you. Yeah, really. I gotta go up and race the next round. The next round? Oh, yeah? Oh, that's good, that's good. And now that this guy is gone, I know it's my turn. So. Right after that, okay? We'll see you at the track then, okay? Sure, yeah. Thank you. A teraz chwilę nie jeżdżą auta, pokażę wam, jaka to jest trakcja. Na własnym przykładzie. Agata zgubiła buty, patrzcie. Pogubiła buty, musi założyć. Chciałam pokazać i... Buty spadają. No to Rafał, naszym CRX-em tutaj byś pojechał ładnie. Nie musiałbyś moich slików zakładać. Na swoich oponach, żeby tylko ci puła się wytrzymały. Bo zrywało by, nie? No. Dobra, teraz jedzie auto, w którym miałem okazję siedzieć. Zobaczymy. To wszystko, co tu jest, jest chore. To zobaczcie, właśnie Piotrek gada z panem Tadeuszem. Pan Tadeusz w 67 roku przyjechał tutaj do Kanady i od 80 lat ściga się tutaj regularnie na motorze. I tak sobie właśnie życie płynie. Słuchajcie, a to już zostały finały tutaj. Tam chłopaki jadą w finały. Zmęczeni? No, nie do końca.
congratulations. Hi, Gail. It's all good, Mike. Video. This is Casey. He's been in the second place today, but he did an awesome job today. Okay, and we'll be back here in 3 weeks, and Casey will be the first one to win the trophy, big trophy like this.